Gra planszowa Bieg rzeźnika. Sądzę, że Bieg rzeźnika to jest naprawdę ciekawa gra. Są tutaj zastosowane mechanizmy, które są rzadkie w innych grach. Bardzo mi się podoba na przykład to, że mamy tutaj bardzo ładnie rozrysowane, pokazane w tabelkach naszą wytrzymałość, naszą odporność. Ogólnie idea sama, pomysł jest wyjątkowy, bo trzeba przyznać, że nie spotkałam się z czymś takim wcześniej. Ciekawe jest również to, że w sumie to jest dosyć duża regrywalność, bo nie wiadomo, co się przyniesie los, że tak powiem, i jakie karty wyciągniesz, bo może się okazać, że nie skończysz biegu, a myślę, że nawet jeżeli biegnie się w parach, to jest zdecydowanie trudniej, bo musisz jeszcze jakby uważać na tą drugą osobę, która może cię, w cudzysłowie, tak ciągnąć w dół, nie? Podoba mi się to, że są tutaj karty pogody i one mocno wpływają na sytuację na planszy i wpływają na wszystkich uczestników biegu, powiedzmy. Mogą mieć zarówno plusy, jak i minusy i to jest rzeczywiście ciekawe. W sensie to są karty eventów, ale ciekawie są tutaj zbalansowane. Wydaje mi się, że ten balans jest tutaj dobrze zachowany. I te figurki są w ogóle niesamowite, bo ten prosieczek może sobie stać i z tyłu, i z przodu. To mi się podoba bardzo.